Cześć. Zobaczcie, akurat deszcz pada, no. No ale co mam zrobić? I tak jest pięknie, i tak pachnie, ptaszki śpiewają, nie wiem czy słychać. Takie wysoko na drzewach siedzą i tak ładnie śpiewają. Akurat przestały, jak gadam. Te rośliny dają niebiański zapach. W takiej pięknej scenerii. Ale to one tak pachną pięknie. W upał, w deszcz, w każdą pogodę tak pięknie pachną. Tak zmokłem, ale pierwszy raz jestem tu w Tatrach w Adidasach i po prostu idzie się okropnie. To jest jednak prawda. Zawsze to byłem w takich butach porządnych, a teraz motocyklem przyjechałem, więc tamte zostawiłem, a Adidaski mam. Po prostu jak jest błoto, tu to jeszcze jako tako się jedzie, ale jak jest błoto, to po prostu każdy krok to się jedzie na takim drifcie. A pada z przerwami, bo w przerwach mamy teraz przerwę właśnie. W przerwie leje. Ale jest korzyść jedna z takiej pogody, że turyści chyba siedzą w pokoju i nie ruszają się i jest no całkiem, a dzisiaj jest niedziela. Jest całkiem przyjemnie, nie ma tych tłumów. No tyle, że mokro. A i oprócz tego to jeszcze szedłem taką trasą no bardzo mało uczęszczaną. Bo szedłem od jaszczurówki. I już moje kochane kuźnice. Kurczę, tutaj niestety nie... Kiepsko ten telefon mi oddaje, no czekajcie. O, może tak już niech będzie, dobrze. Niech ja będę w ciemności, ale... Stawik piękny. Nie wiem, czy to parowanie widać. Many, pamiętasz, kiedyś tam się... W maju byliśmy, taki facet się tam kąpał, pamiętasz, Many? Lodowata ta woda była, a dziewczyna się nawet nie patrzyła na to wcale. No i korzyść jest taka z tego deszczu, że naprawdę w Kuźnicach, tam, w tamtym miejscu, to by były tłumy, jak na Boże Ciało na procesji. A tu puściutko, spokojnie. Turyści śpią, czekają aż deszcz przejdzie, tacy turyści. O, tam jakie piękne chmury. Nosal zasłoniło cały. A to właściwie para, nie chmury. No, to na jedno wychodzi. Zobaczcie, co tu budują. To są wciąż kuźnice. To są kuźnice. Tu jest ten taki plac, to było. Z tymi portretami. Ale tam, o tam już widać, tu już widać płot zastawiony jest. Tam jeszcze można przejść tamtędy, żeby wracać. A tu taki podjazd robią. No i tam będzie zakopane w tamtym kierunku. O, ludzie już powstawali. W ogóle jakie rozbudowane są drogi teraz pomiędzy tam koło Nowego Targu przed Zakopanem. Takie wiadukty wszędzie, z lewej, z prawej. Zaczyna się. Bo jest dopiero 10, więc powstawali. No tak, za mną są Kuźnice, stamtąd przyszedłem. W tamtym kierunku jest tak zwana skocznia. Tu jest to słynne rondo, oczywiście wszystko w przebudowie. Tam, gdzie pokazuję teraz, będzie na Zakopane droga, ale tam nie idę, bo jestem w zimnym kompresie, więc idę w miarę szybko,
tamtym kierunku, o, tak pokażę, może tam, bo tam jest moja kwatera. O, a tu jest moja ulubiona stacja benzynowa. Zawsze na niej kupuję benzynę. Także myślę, że około 13 dziś się skończy moja tatrzańska przygoda, bo po prostu jestem mokry, zmarznięty. Ciekawe zjawisko, że nie głodny, bo zjadłem tylko jedną bułkę i pół osypka. Głodny nie jestem, to dziwne, bo w domu o tej porze bym już pewnie zjadł 3 posiłki w międzyczasie. Ale może to i dobrze, może to będzie pierwszy dzień odchudzania, kto wie. A tu jest ta stacja benzynowa moja ulubiona. Nie wiem czemu ulubiona, może dlatego, że sobie kojarzę z Zakopanem. To rondo jest w tym sensie słynne, że tam dojeżdżają autobusy z Zakopanego i czasami jest tak, że tylko do ronda, czasami do Jaszczurówki, czyli tam. Czasami jeszcze w innych kierunkach. Także idę teraz do domu. Na szczęście mam suche ubrania. A to nie takie oczywiste, bo motocyklem w końcu przyjechałem, więc brałem jak najmniej tego wszystkiego. Ale przezornie wziąłem spodnie dresowe i one, mam nadzieję, że mi teraz uratują zadek, dosłownie mówiąc. No i oczywiście mam bluzę suchą i bluzkę i jeszcze jedną bluzkę, taką z długim rękawem, więc jak się pakowałem, był upalny, ładny dzień, gdzie mi tam było przewidywać taką pogodę. No ale dobrze, to wszystko wziąłem. Kurtkę też wziąłem na szczęście, bo był w jeszcze gorszym stanie. Ta kurtka może to nie jest tak, że ona całkiem od deszczu chroni, ale cieplej dzięki temu jest. To wszystko pod spodem jest mokre, ale w miarę ciepło. Idę przede mną jeszcze pewnie za 20 minut spaceru. Przechodziłem koło automatu, zagrałem i wygrałem. Także dobry początek dnia. A teraz dochodzimy do ciekawego miejsca. W tym miejscu, teraz dokładnie za mną, są drzewa, tam jakieś schody i tu jakaś betonowa konstrukcja. Ale kiedyś, w poprzednim wieku, tu była taka budka, słuchajcie, mniej więcej w tym miejscu, taka budka stała, sklepik, i w tym sklepiku można było kupić proszek, właściwie Coca-Colę w proszku. Jak się to wsypało do wody mineralnej, to było, ja nie rozróżniałem smaku między Coca-Colą prawdziwą, a tym właśnie w proszku. No ale chyba się koncern Coca-Cola zbuntował i nie ma teraz budki. Dobrze, że tu w niedzielę handlują, bo jakby nie to, jakby nie handlowali w niedzielę, to bym nie wiem, gdzie bym się żywił. Ale na szczęście nie wszyscy się tak bardzo przejęli tym dziwnym zakazem. Trochę kiepski obraz teraz. A, wczoraj w tej karczmie miałem obiad, która była ładna pogoda, ale dzisiaj sobie zrobię do obiadu kartofelki z torebki. I mam kiełbaskę lokalną, jakąś taką wiejską, fajną, przysmażę. Także tu już nie wstępuję. Jestem. Dobra, tak, tu mam zakupy z Żabki. Ale teraz tak, co ja wziąłem w ogóle i po co ja to wziąłem? To jest dobre pytanie. No picie, no nawet nie miałem okazji wypić, bo wciągałem wodę wszystkimi porami. Książkę wziąłem, miałem poczytać, no ale w deszczu trochę słabo. Mapę miałem, raz tylko do niej spojrzałem, bo poszedłem na bardzo krótką opcję. Bułki kupiłem dwie, jedną zjadłem, drugiej nie.
jogurt, nie wypity, bo nie było okazji. Kiełbaska kupiona, a to będzie do obiadu. Tu kartofelków troszkę. Pióre. A, pół serka. Zjadłem, pół mi zostało. No i tu mam troszeczkę chleba jeszcze i mam puszkę, którą miałem zjeść w takim układzie, jakbym spędził w górach jeszcze tak czas do obiadu. No ale na szczęście wróciłem i ten chleb, który mi został. O, to wszystko wziąłem całkiem niepotrzebnie, no ale nie mogłem przewidzieć, tego nie wyjąłem, bo nie wziąłem sprzętu do gotowania i bardzo dobrze, bo bym tylko nosił to wszystko. Nie na darmo. Nóż oczywiście pierwsza podstawa, bardzo ważna. Przydał się to wszystkiego po drodze. Tu co mam? Ten taki pierdol jest wszystko mokre. Dobra, to teraz już trzeba się przebrać, umyć i może teraz sobie kawki się napiję, może poczytam wreszcie. No, tak jak planowałem, mam dzisiaj te ziemniaczki właśnie z proszku. Naprawdę w smaku nie odbiegają w ogóle od tych prawdziwych. Postanowiłem, że to wszystko tu sobie zrobię tu, nie tam gdzieś na dole w kuchni, tylko znaczy w kuchni sobie usmażyłem, to przyznaję. To. Ale to ugotowałem tutaj. Nie mam tylko soli. Niestety będzie bez soli, bo zapomniałem wziąć ze sobą. Myślałem, że to w kuchni będzie, ale nie było akurat. I czuję, że chyba tylko część teraz tego zjem, a drugą część pewnie później. No, także smacznego. Troszkę brakuje tej soli, ale z kiełbaską zobaczymy. Kiełbaska ma pewnie swoją własną sól. Pewnie. Mam też tu w ogóle smażonego sypka. Taki piękny. No i haneczka już zapakowana. I wracamy. Najpierw na targ podjadę. No i spotkanie z kolegą. Zobaczymy, jak to się uda. Nie będzie to długie spotkanie, no bo dziś muszę do domu wracać. Ale teraz wracamy najpierw na targ. Może powiem, jest mój gość specjalny, którzy często występują w moich filmach. Jest gość specjalny, John. Good morning. We need to switch to English at this moment, right? Yes. First time in Zakopane? First time in Zakopane, yeah. What's your first impression? Absolute. When I crossed the border, and I didn't know that I crossed the border. You see, I told you. Nothing. Yeah. But as I told you, you wouldn't even notice the border. No. I didn't know, and I came through on a country road. Mm-hmm. A country road. Sucha Chora, maybe? Pardon? Sucha Chora was the... Sucha Chora, yeah. Did you see the infrastructure or not even that? I think I saw a little Not eagle. Yes. I saw a little eagle on the side of a tree. And the Republic of Poland. And that was all. Więc jesteśmy... Pewnie widać, gdzie? Na najważniejszej ulicy. Zakopane, czyli Krupówki. And John is going to tell a funny story about the German tank. Yeah, this is many years ago. And my mother and father-in-law were visiting Margaret and I in Germany. And on one day we took them out across the
what were the military training ground area. In a German military training area. And we were driving along these concrete roads, and all of a sudden we had a German tank behind us. And my father-in-law went absolutely crazy. And then, to make matters worse, we couldn't get out of this convoy because in front of us, all of a sudden, were German military tanks as well. And it was horrendous. And I eventually had to get out of this convoy and accelerate very quickly down the road to get away from it all, to settle my father-in-law down, because it had taken him back to his time during the war, which was very understandable, of course, but he was very, very upset. Right. He was swearing a good bit too. Both in English and in German. All about what had happened, but right. then we were back to normal. So we are following this main Polish street. Again, do you remember the name? Krupówki. Krupówki. You must write that down and then I will learn it phonetically. That's a very difficult word to say. Krupówki. Krupówki. Well, it's one of those words which you write and you pronounce it the same way, actually. Ah, right. So, when you write it down, then that's good. Yes, all right. Well, hello there. Well, Slavik and I met for the first time today. After 4 or 5 years. 5 years, maybe, right. Being introduced via Facebook and... No. By Agata. It was what? Agata. Her name was Agata. Agata, that's right. We worked together. Yeah, and so we got together after checking each other out. Whether we are real persons, not machines. Yeah, absolutely. And is Slavik really Slavik, or is he somebody real else? Right. But after, I think, about a few weeks, we started WhatsApping each other. And it has developed so well that... the students at Slavik's college, we've had a small Zoom interview, and that was right. Some time ago now. Yes, they were too shy, unfortunately, and I hope, I haven't mentioned this to you yet, but I hope next school year, we could do the same with those high school students. Yeah, that would be a great idea. And maybe they would be, more open and less shy. Yeah, so over the last 4 or 5 years, Slavik and I have been exchanging messages quite frequently. We've had Zoom calls as yes, well. Yes, a few times, right. I normally have to cut them short, but I'm sorry about that, Slavik, but sometimes I have to cut them short a bit. But, as we say, a lot has happened in these 4 or 5 years. And at long last, I was coming to Trenstein, as I'm part of a twinning association mm-hmm. with our town in Haversheath in England. And it was the 30th anniversary of the twinning between Trenstein and mm-hmm, Bavaria mm-hmm. and Haversheath. And I was invited to act on behalf of our twinning association chairman. And I know about your long speech in German. Yeah, so yes, it was I cheated a bit. I didn't do it all on my own, but all the German I spoke was my word, was my mouth. And even when you came to Zakopane, at some point you had an opportunity of speaking German with that man. Yes. He didn't speak German, but... No, let me recall that little meeting we had yesterday evening. I arrived at the private hotel in Harenda. And he was on his own, the owners had left, and so I knocked, there was a dog in the window looking at me, so I thought, there's only one way I can get out of this, I'm going to knock on the window. So I knocked on the window, and you can imagine that this dog went absolutely berserk. But then out came a man, an elderly gentleman, and so I said, I have a booking.com booking here. He said, yeah, so I showed him my reservation. Yeah. So he then got on the telephone. And then he said, he looked at my car, and he must have thought it was from Germany. He said,
Then he started using German. I think he said, "Sprechen Sie Deutsch?" And I said, "Yeah, I speak ein bisschen Deutsch." And then he continued to speak to his, I think his daughter, Sarah, on the telephone. And then he then said, then I then said something else to him. I think I said, "Is Alice okay or what it matter?" Alice is good. And he said, "Oh, nicht verstehen." And then I was needed, because then John called me and I was the translator. And the man told me, "I'm sorry, I don't speak neither German nor English." But somehow I managed to explain to John that everything was arranged perfectly well and all's well that ends well. All's well that ends well.